Siema, 1 października, czyli oficjalna premiera FIFA 22 właśnie dzisiaj. No i jako, że to jest piątek oraz premiera, no to jak co roku ruszamy z eventem Once to Watch. Dlatego w tym materiale porozmawiamy, jak ten event będzie wyglądał, jak może zachować się rynek. Pokażę Wam mniej więcej, co ja robiłem w ostatnich dniach, jak handlowałem, czy to jest w miarę optymalne. Oraz mniej więcej porozmawiamy o drużynie Once to Watch numer 1, która została już opublikowana. Nagrywam ten materiał wieczorem w czwartek, więc to też weźcie pod uwagę. O zmianach rynkowych, które spowodowały tak naprawdę same ważne mecze i ogólnie mniej więcej o sytuacji, która jest w tym momencie na rynku i która może nastąpić. Partnerem odcinka jest strona eneba.com. Właśnie na tej stronie możecie kupić tańszą grę lub po prostu jakieś doładowania, goldy, live'y i tym podobne. Z kodem KozyHaku macie 3% zniżki na produkty. Polecam. Zacznijmy może od mojego transfer profitu. Jest to niecałe 1,5 miliona. 0 FIFA pointsów, jeśli chodzi o taki początek. Trafy może o wartości 100 tysięcy, nie więcej. Wiadomo, przełożenie na końce nie jest do końca idealne, szczególnie, że ostatnio zacząłem coś flipować na kartach droższych, ale mimo wszystko ten zysk nie jest najgorszy, przynajmniej ja jestem zadowolony w stosunku poświęconego czasu do po prostu tego wyniku. Jeśli chodzi o moje flipy z ostatnich dni, tu Wam szybko mniej więcej poopowiadam. Wziąłem się trochę za ikony, ja jestem kompletnym laikiem, jeśli chodzi o ikony, mało na nich handlowałem. Natomiast na tych kartach zarobiłem około 10 tysięcy na jednej i 10 tysięcy na drugiej na czysto. Felipe Anderson, fajny flip dzisiaj na nagrodach czwartkowych, natomiast był on brany po około 50 tysięcy, zszedł za 56. Następnie nie było mi kilka godzin, nie monitorowałem ceny, no i dwie karty zeszły za 46, czyli możemy Felipe Andersona dzisiejszego zaliczyć typowo na zero. Jeśli chodzi o Pogbę, no to na bieżąco tutaj karta snajpiona mniej więcej tak, żeby mieć pół zysku, pół podatku, czyli mniej więcej jeśli różnica ceny kupna do sprzedaży było około powiedzmy 15 tysięcy, no to 7 tysięcy jest zysku, powiedzmy 8 tysięcy podatku i mniej więcej tak to się tutaj kształtowało. Troszkę tymi kartami poflipowałem, więc trochę zysku z tego wpadło. Jeśli chodzi o Hernandeza, to również tutaj był po mniej więcej 52 tysiące kupowany Wijnaldum. Niestety przepatrzyłem jego okienko, był on w pewnym momencie do kupienia po 18, gdzieś tyle za niego dałem. Sprzedałem go dzisiaj za 18,750, natomiast już w momencie, kiedy ogłosili drużynę Once to Watch numer 1, więc to raczej jest temat na zero, a miał w pewnym momencie profit 3-4 tysiące. Dembele mocno flipowany, jeśli chodzi o Dembele, jak widzicie tutaj jeszcze przedwczoraj chyba, czy wczoraj nawet sprzedawany. Spokojnie dawał po kilka tysięcy zysku łapany. Tutaj również dzisiaj na nagrodach po około 50 lub taniej tysięcy łapany Dembele. Kimpembe złapany za 36 tysięcy. No i tutaj Dembele. Troszkę jeszcze kart jakiś pod SBC próbuję wyprzedać. Mam jeszcze Alabę. No i mniej więcej tak wyglądał mój handel w ostatnich dniach. Jeśli chodzi o karty pod SBC, na bieżąco w miarę to usuwałem. Natomiast tutaj nie było jakoś bardzo dużo tego. Tak prezentuje się drużyna numer 1, jeśli chodzi o Once to Watch. Cristiano Ronaldo, Varane, Alaba, można powiedzieć mniej, ale Hakimi, Upamecano to są karty, które tutaj robią największą robotę. Jak to mniej więcej będzie wyglądać? W piątek o godzinie 19 one trafią do paczek. Następnie w niedzielę o godzinie 19 dostaniemy mini Once to Watch, czyli dodatkowe 3 karty. I wtedy w paczkach będzie zarówno to, co widzicie na ekranie, plus jakieś 3 karty, które jej wybierze. Następnie w kolejny piątek, czyli to jest chyba 8 października, wjedzie drużyna numer 2 Once to Watch. No i po tej drużynie numer 2 Once to Watch, znowu w niedzielę do końca tamtego po prostu tygodnia między piątkiem a piątkiem, niedzielę 10 października, wjedzie kolejny zasób 3 kart Once to Watch. Mam nadzieję, że to w miarę tutaj zwięźle powiedziałem, więc tak naprawdę dwie drużyny i 2 razy po 3 karty. Tych kart troszkę będzie. Dodatkowo z takich przecieków, które możemy już tutaj stwierdzić, w zadaniach będzie Kamavinga. Zobaczymy, jakie tam będą wymagania, natomiast to już od dawna było tam i jej gdzieś wyciekło. Fajną i tak naprawdę ciekawą sprawą jest to, że jej podało tą drużynę dzień wcześniej o godzinie 21. Nie wiem, jaki to miało na cel. Może taki, że jeśli kupiliście wersję Ultimate, to tutaj paczka z wersją Ultimate ma być o północy z po prostu z 30 na 1, jak już to oglądacie, to jest po tym fakcie, natomiast to ma być około 2 w nocy czasu polskiego. Więc po prostu zobaczymy, jak to będzie od rana. Zobaczymy, czy coś tutaj traficie, czy już ktoś w tym momencie tego materiału będzie po otwieraniu tej paczki, będzie mógł to napisać. Natomiast może dlatego jej opublikowało to dzień wcześniej, żeby było wiadomo, co można trafić w momencie, kiedy ta paczka po prostu znajdzie się na waszym koncie. Oczywiście ta paczka będzie niewymienna i prawdopodobnie większość z nas trafi tutaj syf, ale tak mniej więcej wygląda, jeśli chodzi typowo o karty Once to Watch i mniej więcej jak one mają wyglądać, jeśli chodzi o ich drop, kiedy i jakie.
Ciekawy temat, czyli bohaterowie Foot również teraz 1 października pojawiają się w paczkach. Ważny jest też taki aspekt, że jeśli kupiliście wersję Ultimate przed 11 sierpnia, to nie otrzymacie jeszcze tej karty, otrzymacie ją dopiero 1 grudnia, uprzedzając tutaj pytania. Natomiast ciekawe jest to, jak te karty będą się tutaj kształtować, to jest pierwszy temat, a drugi, jaka będzie szansa na ich wypadanie. Czy one będą mniej więcej tak unikalne jak ikony, czy może tutaj jednak ta szansa będzie dużo większa i będzie dużo łatwiej je wypakować z paczki. Zobaczymy, jeśli chodzi o granie, wiadomo, jakaś fajna alternatywa, będzie dudek i tak dalej, natomiast jeśli chodzi o handel, może to być kolejna fajna baza do flipów, no bo jak dobrze wiecie, na ikonach można sobie fajnie flipować, można sobie fajnie obracać, ktoś na tym posiedzi, zna ceny i ma na to budżet, to może na tych kartach Hero również będzie podobnie. Jak się zachował rynek w czwartek? Dostaliśmy ważne mecze, była jakaś podaż kart, no i nastąpiła panika oraz tak naprawdę większy wysyp. Jeśli chodzi o te paczki, ja sobie to wszystko zostawię na event once to watch. Pewnie nic nie trafię, ale w jakimś stopniu sobie szansę stworzę. Natomiast fajnym narzędziem do zobaczenia, jak mniej więcej zachował się rynek, jest tutaj Market Index 100. Za jego pomocą możemy tutaj zerknąć, jaka była tendencja, szczególnie godzinowa w ostatnim czasie, na przestrzeni całego dnia, całego rynku i wielu topowych kart, które są tutaj uwzględnione. Do godziny musimy dać jeden, czyli tak naprawdę od godziny 19 do godziny 21 czasu polskiego była panika. W tym momencie rynek wraca do normy. Wraca do normy, czyli na ten indeks 85. Spadek indeksu 85 na 81 tak naprawdę, 82 to jest sporo, naprawdę sporo, szczególnie, że w pewnym momencie było po 86, czyli 4 punkty indeksu spadkowe. Natomiast wrócił do normy. Przy czym należy zaznaczyć, że jeśli chodzi o dzienny wykres, no to jak widzicie, jesteśmy dużo, a to dużo niżej niż byliśmy ostatnio. Czyli jesteśmy również o około 4 w porównaniu z czwartkiem, natomiast o około 2 punkty indeksowe w porównaniu z środą jako dniem. To co było mówione na ostatnim materiale, prawdopodobnie nastąpi panika. Jeszcze dzisiaj po nagrodach była odbitka, żeby wam pokazać mniej więcej tutaj moment. Dziś tutaj po nagrodach ta odbitka była. Indeks był 88, czyli on był całkiem wysoko. W tym momencie warto było wyjść z kart. Ja również w tym momencie wychodziłem z większości kart. To mi się udało. Natomiast patrząc mniej więcej, jak może zachować się rynek w najbliższych dniach. Słuchajcie, jeśli chodzi o karty topowe, kiedy będzie okienko na zakup? Do kart topowych możemy tutaj zaliczyć, żeby nam to w miarę szybko szło. Może jakieś znajdę na szybko. Pogba, De Bruyne i tak dalej, powiedzmy, że ten tier kart powyżej 100 tysięcy monet. Kiedy będzie okienko? Są dwie opcje. Pierwsza opcja, że jeśli wejdziecie do gry i okaże się, że o godzinie 19 event będzie rozczarowaniem, to znaczy, wiadomo, panika będzie narastała dzisiaj przez cały dzień do 19, tego raczej nikt nie ominie, raczej panika do 19 jakaś będzie, będą podcinki na kartach i tak dalej. Natomiast jeśli okaże się, że event będzie niewypałem, paczki z podglądem w ogóle nie dadzą, albo dadzą jakąś bardzo słabą, i ta podaż kart nie przewyższy popytu i to w sposób znaczny, no to wtedy może okazać się, że przed godziną 19 będzie taniej. I tego typu karty, które wam tutaj pokazywałem przed chwilą, czyli Pogba, typu De Bruyne i tak dalej, będziecie mogli te karty wyrwać taniej przed godziną 19. W tym momencie na przykład na Xboxie jest dużo taniej na tym odczycie, bo tak naprawdę po 145 go sprzedawałem, co widzieliście na początku odcinka, nawet po 150. Tak więc te ceny będą spadać i jeśli event stanie się rozczarowaniem, no to będzie raczej taniej przed godziną 19 bezpośrednio, a później zacznie to wszystko rosnąć, bo niewątpliwie te karty zaczną rosnąć. Kolejny temat, jakie karty na pewno spadną. Nie szedłbym w stronę kart typu, wiem, że ostatnio już też to mówiłem, natomiast to wzrosło, ale nie szedłbym w stronę kart, powiedzmy, tutaj, żeby wam pokazać, Renato Sanchez, Martial, kto tu jeszcze, mniej więcej tak do 100 tysięcy, nawet może do 70 tysięcy, Foden, nie wiem, Dybala nawet, Saint i tak dalej. Tego typu karty powinny spadać już cały czas. Pójdzie bardzo mocna podaż, w każdej edycji one traciły. One pewnie coś wzrosną, ale na pewno nie z pułapu obecnego, czyli spadną do pewnego pułapu i następnie będą znowu odbijać. Więc jeśli chcecie w tego typu karty wejść, to musicie mniej więcej śledzić ich cenę. Wszystko jednak w 100% zależy od tego, jak będzie wyglądał event, jaki będzie wysyp, jakie będą wyzwania, ile będzie kontentu i tak dalej. Jutro możemy, znaczy jutro, no w piątek możemy, czyli dzisiaj spodziewać się Player of the Monthów. Player of the Month może być na przykład Premier League, może być, bo zawsze występował właśnie teraz, czyli 1 października, 1 na Event Once to Watch po prostu Player of the Month, Premier League, Player of the Month, Ligue 1, tu jest Mbappé, czyli karta, która raczej nie wpłynie mocno na rynek.
Jakieś wyzwania wieczorem na pewno również się pojawią, ponieważ dotychczas byliśmy dość mocno odessani z kontentu, szczególnie przed premierą. Teraz już premiera następuje, nie mają wyjścia. Tak więc jeśli chcecie kupić drogi skład, naprawdę warto wziąć pod uwagę, że jeśli event będzie słaby, no to po prostu ceny będą tańsze przed 19 prawdopodobnie. Natomiast jeśli event będzie dobry, no to będą po 19, 20, 21 i tak dalej na wysypach, w zależności jak to zrobią. Lightning Runesów raczej nie będzie, na tym evencie Lightning Runesów nie dają. Warto zauważyć też jeden temat. Jeśli nie musicie grać w sobotę i w niedzielę zbytnio meczy, możecie na tym bardzo dobrze zarobić. Dlaczego? Jeśli mocno dowalą w piątek, no to prawdopodobnie poprawią w sobotę. Jeśli poprawią w sobotę, to prawdopodobnie o dziwo podczas tej edycji FIFA 22 dowalą również w niedzielę, ponieważ dorzucą trzech nowych graczy do One Stewards drużyny pierwszej. No i niewątpliwie nie omieszkają również tutaj dorzucić paczek i w jakiś sposób na tym zarobić. Tak więc trzymanie składu już bezpośrednio od piątku, który będzie rósł, jest ok i prawdopodobnie ten skład będzie rósł aż do 8 października, czyli do pierwszej ligi weekendowej. Notabene nie mam pojęcia, jak dużo osób będzie grało w pierwszej lidze weekendowej. Mi dużo brakuje, podobno kwalifikacje są bardzo trudne. To też może mieć jakieś oddziaływanie na ceny. Natomiast pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem będzie tryhard. Będą ludzie starali się zakwalifikować i to na pewno zwiększy wartość kart. To jest dla nas super wiadomość. Od poniedziałku do środy, może czwartku, ceny powinny rosnąć. Natomiast pierwsze dni, sobota, niedziela, warto sobie poflipować. Weźcie w poniedziałek karty droższe, zdecydujcie się raczej na te karty właśnie z wyższej półki, czyli na przykład Pogba, De Bruyne, po prostu zakładka popularnych. No wiele osób to mówi i tutaj nic innego nie wymyślimy, kto tu z popularnych. Może Son, chociaż Son dość słabo odbijał, Goretzka miał fajne wahania, Kante to już jest karta droższa i tutaj trzeba mieć większy budżet, Mane i tak dalej. Mniej więcej te karty po 100, powiedzmy ponad 100 tysięcy, na nich bym się mocno skupił i właśnie ich nabrał na przykład w piątek, w momencie kiedy rynek będzie bardzo nisko. W momencie kiedy rynek będzie bardzo nisko, nabierzecie ich prawdopodobnie w sobotę, sprzedacie drożej, bo ludzie rzucą się na kupno. W piątek już będziemy mniej więcej wiedzieć po godzinie 19, jak ten event wygląda. Czyli po prostu po godzinie 19, jeśli nabierzemy kart, będziemy wiedzieć, jak event wygląda, jakie paczki były, jakie paczki mogą pojawić się również w sobotę. No i mniej więcej tak to będzie wyglądać. Wydaje mi się, że taki scenariusz będzie i w tym, i w następnym tygodniu, chociaż będziemy mądrzejsi już w momencie, kiedy wszystko nastąpi. Ciężko jest tutaj więc podpowiedzieć, podsumowując, w którym momencie możecie najlepiej kupić. Tu wszystko już działa na zasadzie dedukcji, własnej intuicji tak naprawdę. Ale jeśli ja miałbym decydować, ja czekam do 19. Wiem, że prawdopodobnie, jeśli event się okaże niewypałem, mógłbym taniej kupić przed godziną 19, ale wtedy ryzykuję. O godzinie 19 na snajperce, na jakichś podcinkach i tak złapię nawet troszkę drożej i tak na tym zarobię. To co było ostatnio, najniższy punkt był po prostu, jeśli chodzi o te karty, żeby wam tak fajnie tutaj pokazać, najniższy punkt, załóżmy Pogby, bo nim dość mocno operuje. Najniższy punkt był tutaj nie dojdziemy do tego, ale mniej więcej w niedzielę, w ciągu dnia, 113. Na podcinkach był nawet po 110 na Xboxie, może nawet taniej widziany, po 108. Natomiast po 112, 113 spokojnie dało się go w nocy również później, niby nie w najlepszym momencie, ale na wysypie wyrwać. Tak więc troszkę człowiek omijał ryzyko, wyczekał do końca, zobaczył, co się może wydarzyć. A mimo wszystko i tak dało się na tym całkiem fajnie po prostu zarobić. Tak więc jeśli zastanawiacie się nad składami, ja poczekałbym do 19 osobiście, ale nie wykluczam, że może być taniej przed 19. Tu już jest loteria, w jaki sposób jej postąpi z tym eventem. Tak więc dzisiaj w piątek prawdopodobnie do godziny 19 spadki, następnie albo odbicie, albo jeszcze chwilowe dalej tendencja chwilowa spadkowa. Zobaczymy mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Na pewno warto wejść w jakieś karty droższe, na pewno warto coś robić. Jeśli chodzi typowo o handel, no to ostatnie dni były trochę zastojem. Karty pod SBC tak sobie chodziły. Tutaj nie ma co się po części dziwić, no bo na dobrą sprawę 4600 FIFA pońców bardzo mocno wysypało, szczególnie kartami non-rare. Mam nadzieję, że po oficjalnej premierze troszkę to ruszy, że troszkę więcej osób wejdzie typowo do gry, troszkę więcej osób zacznie robić te wyzwania budowania składów i mniej więcej będzie dało się lepiej zarabiać, szczególnie na tych początkowych sposobach typu karty pod SBC. Wiem, że one już pewnie idealnie nie będą w ogóle chodzić, nie będzie to tak jak na premierze, natomiast w jakim stopniu, żeby to działało, bo tak naprawdę handel wyższobudżetowy wymaga wyższego budżetu. I o ile jestem w stanie obrócić kilka razy takimi kartami, no to niekiedy ten budżet potrafi dość mocno przyblokować. Około miliona budżetu, może troszkę
mniej lub więcej, nie liczyłem dokładnie, jakbym wszystko posprzedawał, w tym jakie rzeczy ze składu. Nie jestem w stanie obecnie osiągnąć taki wynik do premiery. Dla mnie jest git. Dla mnie jest git, szczególnie, że ta edycja nie była łatwa jakoś wybitnie. Na samym początku nie udało się pomnożyć 2-3 razy kapitału po wyzwaniach, bo mimo wszystko jej play wypuścili pierwsze. Ale to już wiem, to już jest raczej przeszłość. Jutro w sobotę również będzie materiał. Będę mógł się bardziej już odwołać do tematu, jak wyglądał rynek dzisiaj, jakie wysypy dali, jak to mniej więcej wyglądało i tak dalej. Dzisiaj pewnie późnym wieczorem jakiś stream zrobimy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, na ile będzie na to też czas. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do zostawienia tam lajka, subskrypcji i na Instagrama. Na Instagramie mogę coś szybciej wrzucić, jeśli trzeba. Na dzisiaj to tyle. Siema.